Sieman koledziska, z tej strony Metsy witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. Dzisiaj rozpoczynam od meczu z Olympique Lyon, a następnie czekają nas mecze i w Ligę, no i oczywiście w Lidze Europy, gdzie gramy z Wolfsburgiem. Jeśli chodzi o ligową tabelę, drugie miejsce, cztery punkty straty do Marsylii, to da się odrobić, tylko trzeba dobrze grać w piłkę, więc zaczynajmy mecz z Lyonem po zwycięstwo. Rzut wolny dla Monaco... Wrzutka Gołowina, uderzenie obok bramki, Boadu pomylił się o kilka centymetrów. W natarciu Monako ben Jeder, dobre podanie, Boadu wypuszcza na czyste pole. Gołowina 1 do 0 perfekcyjne wykończenie w polu karnym. I Monako prowadzi od 10 minuty z Lyonem. A 1 do 0 nie może nas satysfakcjonować. ben Jeder, Boadu Gołowin, gol 2 do 0, ależ to jest mecz Rosjanina. Ale sędzia dopatrzył się spalonego i ta bramka nie może być uznana. Sprawdzimy za chwilę w powtórce, czy podjął słuszną decyzję. Zobaczmy. Minimalne wychylenie zdecydowało. Dobrze była ben Benjeder zablokowany wywalczył piłkę. Benjeder 2-0, ależ to był strzał. Bramkarz mimo iż interweniował, to jedynie był biernym obserwatorem. Takich strzałów się nie broni. No i wreszcie Lion atakuje. Ruid Diaz na wolne pole. Paketa sam na sam ze mną i dałem radę jedną ręką. Ta ręka potrafi zdziałać cuda. Paketa nie wierzy, że ta piłka nie trzepocze w siatce. I jeszcze jest rzut rożny. Wrzutka na pole karne, ale tutaj jest moje królestwo. Wypiąskowałem tą piłkę. Jeszcze Gimaraesz na krótko. Usem Awar powstrzymany. No i mamy spokój. Gołowin benjeder. Jeszcze Benjeder, 3-0. To już chyba jest spotkanie zakończone. Lion na kolanach. Monako w niebie. Dobrze Grimaldo. Zespół akcja, paketa przed polekarne Awar, paketa obok bramki. A ja rzuciłem się. W sumie nie wiem dlaczego. Jest tutaj Cadavere, Czy do środku jest? Zobaczmy z leka podani po ziemi. Jeszcze Awar gol, niestety gol w 83 minucie. Lion zdobywa bramkę. Miejmy nadzieję, że tylko na otarcie łez i tak się dzieje. Award zdobył bramkę długo nam celebrował, tego wam nie pokazywałem. Bo gdy bot zdobywa bramkę w takiej sytuacji, to ta celebracja najczęściej, delikatnie mówiąc, nie jest dostosowana do sytuacji meczowej. Czasem bramkę, nie wiem, przegrywając 6 do 0 na 6 do 1, celebruje jakby zdobył mistrzostwo świata. No ale wiadomo, różnie to bywa w Fifie. Niestety nie zawsze te celebracje oddają to, co realnie dzieje się na boisku. Tutaj widzimy, Leon miał swoje sytuacje, szczególnie ta pakety była wyborna, ale moja interwencja była o klasę lepsza. No i jak widzimy, zbliżyliśmy się na jeden punkt do Marsylii. Są już na wyciągnięcie ręki, ale zanim ligowe. czas na mecz z Wolfsburgiem. Kastel w ich bramce na pewno nie będzie łatwo go pokonać, bo w FIFI to akurat jest ciekawy bramkarz. Oj tutaj nie zmieniłem kamery, mecha obok bramki. No powiem Wam, wystarczyło trafić w bramkę i byłby gol, bo moje ustawienie było katastrofalne, bo aduna skrzydło jest tutaj czumeni, Boadu uwolnił się z podkrycia obrońców Castels. Zasięg ramion, duży overall. Czego mu może brakować? Puado, do środka, uderzenie gołowina gol, No przy takich strzałach nawet Castels nie daje rady, a Gołowin ma dzisiaj fantastyczny odcinek. Wygrywam tą główkę Ben-Jeder. Gołowin Boadu Castels. Wow, to jest interwencja stadiony świata. No i Wolfsburg w natarciu zobaczmy. Spokojnie rozgrywają na boku Arnold ma dobrze ułożoną lewą nogę czy do środku je? Tak jest. Ale spokojny chwyt. Takie dośrodkowania trzeba wychwytywać. Dobre podanie do środka. Zobaczmy Mehmedi na skrzydło ze Simon. Jest Baku, ale nie dostał tej piłki. Centr ostrzał. Chyba dużo ekstraklasę ogląda. Dośrodkowanie, piłka dograna. Oj niepotrzebne podanie i jeszcze będzie corner. Dobrze, że to nie skończyło w bramce, bo to podanie obrońcy było bardzo nieodpowiedzialne. Jest centra Mehmedi, a nie, to był Van der Ven, ale na szczęście przestrzelił. A to była dobra sytuacja. Wygrywamy 1 do 0 ale w 90 minucie. No, zdecydowanie trenerowi podniosłem ciśnienie tym wybiciem. Chociaż bardziej trzeba by to zwalić na obrońcę winę. No bo co by nie mówić, nie poddaję się w takiej sytuacji do bramkarza. Bo tutaj naprawdę dużo wyjść człowiek nie ma, trzeba po prostu wybijać piłkę przed siebie i modlić się, żeby nie wpadła do bramki. No tym razem była szczęśliwie od gracza Wolfsburga we mnie i narzut rożny, ale mogło się to zdecydowanie gorzej skończyć. Ale wszystko kończy się happy endem. Tutaj widzimy pozostałe wyniki jednej 8 finału Ligi Europy. Jeszcze drugie mecze przed nami. No i czas na spotkanie z Noot. Damy z siebie wszystko, by triumfować. Bo jeśli wygramy, możemy być liderem. Dziadta, dobra kontrola, podanie do środka. Gołowin, Boadu. Gołowin, poprzeczka. Jeszcze nie koniec tej akcji. Benjeder, do boku Puado. Dośrodkowanie. Boadu i pewny chwyt Lafonta. Z Drągowskim rywalizacji nie wygrał, ale jak widać tutaj znalazł swoje miejsce na ziemi. Benjeder, Walczy o tą piłkę i ją przechwytuje. Czy poda na pole karne? Tak jest. I nie ma bramki. Lafont jak widzimy w zbi wchodzi na wyżyny swoich umiejętności, by powstrzymać Monako. No ale mamy rzut rożny. Gołowin na pole karne. Nie ma główki. Traore to wybija. I jeszcze zgarniamy tą piłkę. I awija na 1 do 0. Ależ to było uderzenie z pierwszej piłki. Tym razem Lafont nie dał rady. mi awija do środka. do. awija. Jeszcze ben Benjeder odegrał i bramka. Ależ to uderzył Fofana. LaFont przesunął ciężar ciała w drugą stronę. No i nie mógł interweniować. No i wreszcie nasi rywale w natarciu. Pacjencja. Do środka Blas. Jeszcze Koko! Ale moja, moje ustawienie było tutaj kluczowe. Jeszcze mamy rzut roczny, zobaczmy. Długo zwlekamy Gołowin. Piłka wybita przed pole karne. Kaser podbija tą piłkę, biegnie do niej. Ja również wychodzę, czy będę szybszy. Dałem radę. Ryzykowne podanie, ale kończy się dobrze. <laughs> Uderzenie z dystansu poprzeczka. No powiem wam, metalowe pręty grają w drużynie naszych rywali. Ben Jeder. Jeszcze tutaj mamy sytuację w polu karnym. sam, Ben 1. Ben Jeder zablokowany. Kto wywalczy tą piłkę, nasi zawodnicy? Poprawka gol, 3 do 0. To się kończy, to się po prostu kończy naszym zwycięstwem. Bardzo pewnym i efektownym. No trzy mecze, trzy zwycięstwa, kto wie? Może podniesiemy sobie tą ostatnią umiejętność z drzewka umiejętności? Potrzebujemy jeszcze dwóch zwycięstw. Wiadomo, łatwo nie będzie, ale tanio skóry nie sprzedamy. Jeśli mamy taką formę, to trzeba z tego korzystać. No ale też zobaczmy jak tam Expected Goal na przykład. 4-1 kontra pół w wykonaniu Nauta. Strzał Koko wiadomo był, ale z osterego kąta i gdybym to wpuścił, to byłby babul zdecydowanie. Jeden punkt przewagi nad Marsylią, ładnie to wygląda. Dostałem powołanie do reprezentacji na mecze ze Szkocją i Norwegią, bardzo mnie to cieszy. A teraz gramy rewanż z Wolfsburgiem. Liczy się tylko zwycięstwo, więc zaczynamy. Dobre podanie tutaj do boku. Jest Żelcon Martins, zagrał do środka Boadu na skrzydło Czumeni. Przepuszczenie Martinsz, Boadu i jest Puado powstrzymany. Castels. w tym dwu meczu zdecydowanie nie zawodzi. Puado, Boadu, Benjeder, Gołowin, Castels. No powiem wam przechodzi samego siebie. Jeszcze dobre zagranie do Benjedera. Whis ben sam, Benjeder sam na sam z bramkarzem. Benjeder na pustaka, gol, Boadu. No na pustaka to jedyny, po, jedyny tak naprawdę sposób, by pokonać Castelsa. bo bronił niesamowicie. Jeszcze Gołowin, Benjeder. Gołowin w polu karnym dograł. Bo Adu Castells powstrzymuje. To jest spektakl belgijskiego bramkarza. No i wreszcie atakuje Wolfsburg. Brekal w indywidualnej akcji podań do środka. Maurice. Uderza poprzeczka. To nie koniec zagrożenia, ale wywalczyliśmy tą piłkę. Gerhard na skrzydło Baku. Gerhard. Baku na pole karne. Główka obok bramki. No tutaj Nmecha zdecydowanie się nie podpisał. Jeszcze brekalo. Chorwat atakuje od skrzydła, czy zbiegnie do środka. Tak jest. Zagrywa na pole karne. I strzał obok bramki. Oj, tutaj była nerwówka. No ale wygrywamy to spotkanie 1 do 0. I jedno, jedno zwycięstwo dzieli nas od tej specjalnej umiejętności, która zamyka drzewko. Wiadomo, są trzy takie umiejętności, które zamykają drzewko bramkarza w trzech poszczególnych kategoriach. Ale chciałbym wreszcie jedno ukończyć przynajmniej. Byłoby bardzo, ale to bardzo miło, ale musimy liczyć na naszą drużynę, a to ostatnie spotkanie naprawdę łatwe nie będzie. No bo teraz jest na nas presja. Jeśli wygramy, to będzie super, ale jeśli przegramy, to wszystko zaprzepaścimy. Tutaj widzimy wyniki 1-8 finału Ligi Europy, w ćwierćfinale gramy z Romą. Można było trafić zdecydowanie gorzej właśnie mecz lidera z liderem. Mecz na szczycie o 6 punktów! Dobrze Benjeder. Napędza naszą akcję ofensywną. Whis sam benjeder w polu karnym. Zagrywa i bramka. Mondanda dostał siatkę. Tak jest. Szybkie prowadzenie. dziesiąta minuta. I To Monaco zaczyna rozdawać karty Płado naszym bohaterem. Dobrze Płado. Uderza 2-0. Nie poprzeczka. Poprzeczka zdecydowanie jest w tym odcinku naszym wrogiem. Jeszcze Benjeder zablokowany. Kto wywalczy piłkę Avia? Też powstrzymany. Dobra gra obrońców Marcylii. Myron, Boadu, Boadu, dośrodkowanie na pole karne, główka w poprzeczkę. No, te pręty się na nas uwzięły ewidentnie. Ben-Jeder, Gołowin, czy dogra Ben-Jeder w bramkę? Tym razem nawet te metalowe pręty nie były w stanie nas powstrzymać. ben Jeder w bramkę, 2 do 0 dla Monako. Lirola, dobra akcja indywidualna. Lirola na pole karne, Enrique! Tak jest, zbita piłka do środka. I obrońcy zrobili resztę. Druga połowa zaczyna się pod dyktando Marsylii. Podanie zgranie. Pusty przelot, czy wpadnie w bramka? Uff, Maripan ratuje mi skórę, chociaż to co zrobiłem, to jest piłkarski kryminał. Nie wiem w sumie jak tego dokonałem. Jest tutaj Konrad de la Fuente, dośrodkowanie. Uderzenie obo nad poprzeczką. Rążier. Powinien tutaj zdecydowanie lepiej główkować. No i mamy rzut rożny. 71. minuta. Centra gołowina. Główka Vigol 3 do 0 i chyba to spotkanie ma już zwycięzcę i będzie nim Monaco. A 3 do 0 to dla nas za mało. Idziemy po kolejną bramkę. Jest tutaj Fofana. Fofana dośrodkowuje. Gołowin 4-0. Jesteśmy królami główek. Może nie mamy specjalistów, ale potrafimy fantastycznie wykorzystać wrzutki. Podaj na czyste pole czy będzie 5 do 0. Bładu no, tak, tak, tak. Ależ to był strzał da nawet nie widział piłki, a już była w bramce. 5 do 0. To była deklasacja w meczu na szczycie. I co dla mnie najważniejsze, wreszcie zamkniemy jedną z kategorii bramkarskich, jeśli chodzi o drzewkę umiejętności. 5 spotkań, 5 zwycięstw. Cel wykonany. No i teraz zbierzemy nagrodę. No i tutaj widzimy expected, expected goal. No różnica klas tak naprawdę. A ja straciłem mimo wszystko w oczach trenera. W Fifie wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, 4 punkty przewagi nad Marsylią, 5 nad Lille, no i już 8 nad Rennes. PSG zdecydowanie nie jest drużyną, która powalczy o mistrzostwo, o ser zamykali go tabelę. I Ben Jeder wskoczył na fotel lidera jeśli chodzi o klasyfikację strzelców, również w asystach króluje, a Benitez ma najwięcej czystych kąt, chociaż ja się tam zbliżam, wygraliśmy 5 spotkań w dzisiejszym materiale więc tak jak mówiłem, czas na nagrodę. Mogę sobie w sumie wybrać jedną z trzech dostępnych umiejętności, czyli archetyp jastrząb, jakie są następne, archetyp armata i archetyp ściana. Moim zdaniem z tych trzech najlepiej wybrać ścianę, bo to myślę będzie dostosowane do mnie akurat. No i mój overall wzrósł do 87. Wygląda to teraz znakomicie, ale zostały nam do odblokowania tak naprawdę już tylko dwa archetypy, i te 5 zwycięstw to może być na przyszłość już za łatwe, bo patrząc na grę Monako, to moglibyśmy to szybko osiągnąć. Więc teraz trzeba trochę zwiększyć poziom trudności, jeśli chodzi o te archetypy, żeby odblokować następny archetyp, muszę wygrać 10 spotkań z rzędu, czyli przez dwa odcinki wszystko wygrywać. Oczywiście teraz się wszystko zaruje, Stan zwycięstw mamy 0. No i od tego momentu muszę wygrać 10 meczów z rzędu. Żeby odblokować archetyp jastrząb albo archetyp Armata, czy mi się to uda, przekonamy się już w następnych odcinkach. Za ten materiał bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale z tej serii, który pojawi się na kanale w sobotę o godzinie 10. Do zobaczenia!